Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi na czytaniu ogólnym na miesiąc styczeń bieżącego 2022 roku. Na początku chcę Wam życzyć jak najlepsze życzenia noworoczne, aby ten rok był lepszy, ale na pewno nie gorszy od poprzedniego, żeby wszelkie Wasze plany, marzenia, założenia, cele się zrealizowały. Dużo miłości, spokoju, zdrowia przede wszystkim Wam życzę i wszystkiego dobrego. A teraz już przechodzimy do czytania. Karty są potasowane, za chwilę je przełożę i zrobimy sobie ogólny rozkładzik. Dzisiaj talia Tarot Illuminati. Następnie wylosuję dla Was jedną kartę Potęga Myśli, Odnajdź Siłę w Sobie. Obie talie możecie znaleźć sobie na stronie, do której link podpinam pod tym filmem. Często mnie pytacie, jaka to talia, gdzie można kupić, więc tam sobie wszystko znajdziecie. No i co kochani, przypominam, że czytanie jest ogólne, tak? Więc na pewno nie z każdym będzie rezonowało, zawsze wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują. Dodatkowo sprawdzajcie sobie czytanie ze swoim znakiem ascendentalnym. Te osoby, które jeszcze takiego znaku nie mają obliczonego, też niech klikną sobie w link pod tym filmem, który przeniesie Was na stronę, gdzie taki znak można sobie obliczyć, ascendentalny i księżyc, jeżeli tylko znacie dokładną godzinę i miejsce swojego urodzenia. Kochani, to tyle. Przechodzimy do rozkładu. Już patrzymy, co tam dla wagi styczeń ciekawego zapowiada. Zaczynamy. Energia, z jaką waga wkroczyła w miesiąc styczeń. 6 kielichów. Bardzo fajna energia. Co pomaga bądź przeszkadza? Księżyc. Wasze działania w miesiącu styczniu. Trzy buławy. Co lub kto odchodzi do przeszłości. Karta siły, karta mocy. No, niektórzy jakąś karmę tutaj zakończyli, jakiś cykl karmiczny. Ewentualnie jakiś wysiłek już za Wami. Jakieś wyzwanie. O kim, o czym waga będzie myślała? Co planowała, co analizowała w styczniu? Dwie buławy. No jakieś plany są. No, chcecie zacząć działać, tylko zastanawiacie się, z kim, jak, w którą stronę. Połowa miesiąca. Dziesięć kielichów. Bardzo ładna energia. Piękna karta. W ogóle tutaj artysta naprawdę wykazuje się i kreacją, i swoimi zdolnościami. Piękna grafika. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli jak Wy czujecie, postrzegacie i odnajdujecie się w tej sytuacji. 10 denarów. No kochani, rodzina przede wszystkim. Więzi, tak? Super atmosfera w domu, ale też mieszkanie, dom. Relacje właśnie wśród najbliższych, wśród przyjaciół. Może biznes jakiś rodzinny. Nadrabianie też zaległości, bo zobaczcie, jesteście w tej energii szóstki kielichów, tak? Szóstka kielichów, przeszłość, miłe wspomnienia, właśnie odnowienie znajomości ze starych, dobrych lat, odwiedzanie miejsc, z którymi kojarzą się miłe wspomnienia z dzieciństwa na przykład, tak? Dobrze. Czynniki zewnętrzne, przyjaciele, znajomi, rodzina, współpracownicy, słońce, no super, kochani. Oj, jak fajnie. Bardzo się cieszę. Dawno waga nie miała ładnych kart, więc tutaj naprawdę dobrze. No widać moc. Widać moc w małżeństwach, w związkach, w rodzinach. Niektóre wagi być może w rodzinie dowiedzą się o dobrej nowinie, że pojawi się dzieciątko, ewentualnie same będą w błogosławionym stanie, więc tutaj no, też może się pojawić nowy członek rodziny i wszelkiego rodzaju uroczystości też związane z rodziną. Chrzciny, wesela, śluby, jakieś zaręczyny.
zaproszenie na komunię, bo to już za parę miesięcy. Dobrze, bądź przygotowywanie się do organizowania tego pięknego wydarzenia, tak? Wasze obawy bądź nadzieje. Sześć buław. No właśnie, czy wszystkie moje plany, cele i zamierzenia się zrealizują, tak? Czy podołam temu wszystkiemu? I kochani, koniec miesiąca dla wagi. Trzy kielichy. Wszystko się uda, będziecie zadowoleni. Sprawa, nad którą pracujecie, nad którą myślicie, analizujecie, w której uczestniczycie, bądź jakieś spotkanie, jakieś wydarzenie, bardzo się uda, będziecie zadowoleni, wszystko uda się zakończyć pozytywnie, mimo że będzie dużo pracy, bo w tle jest dziesiątka buław. Ale o czym ona mówi? Zobaczcie na tą kartę. Jeszcze trochę wytrzymajcie. Już cel jest na wyciągnięcie ręki, tak? Droga nie była łatwa, była pod górę. Ale wy sami zdecydowaliście, że naraz chcecie unieść te 10 buław, tak? Nie podzieliliście sobie tego trudu na etapy, tylko chcieliście się zabrać za to za jednym razem. Uważacie, że dacie radę, że jesteście na tyle silni. No i ta siła tutaj odeszła już do przeszłości, czyli, no mówię, stawiliście czoło jakiemuś wyzwaniu. No i co? Odpowiedzialność też i doświadczenie. Doświadczenie, które bardzo Wam się przyda tutaj właśnie w realizowaniu jakichś planów powierzonych właśnie na miesiąc styczeń. Dacie radę, nie martwcie się. No piękne czytanie, kochani. Naprawdę macie bardzo dobre karty, jak na razie najlepsze ze wszystkich znaków. Co pomaga bądź przeszkadza? Ja widzę tą kartę Księżyca pozytywnie. Po pierwsze, nie zdradzajcie się ze swoimi intencjami, czyli róbcie swoje po cichu, nie afiszując się. Może ktoś Wam powierzył tajemnicę, ktoś z bliskiego otoczenia, komuś być może chcecie zrobić niespodziankę. Być może jest to trudne, tak? Bo jest ta dziesiątka buław w tle, ale poradzicie sobie. Natomiast karta Księżyca to jest też ogromna intuicja. Ogromna intuicja, która, że tak powiem, no pcha Was w tym właściwym kierunku, tak? Pokazuje ten cel, tą właściwą drogę. Więc tutaj wykorzystajcie to. No i tak jak powiedziałam, dzieci. Dzieci w rodzinie, bądź dzieci u samej wagi, osoby, które czekały na to piękne wydarzenie, no być może będzie radosna nowina. Natomiast no jeżeli właśnie staracie się o dziecko, warto tutaj spróbować w styczniu bardziej się postarać, bo na pewno większości z Was, którzy chcą, może się to udać. Księżyc to tajemnice i czasami jakieś trudne sprawy, które są niejasne, trzeba coś wyjaśnić, trzeba coś dopowiedzieć, coś jest no jakieś takie niewyraźne, jakby w krzywym zwierciadle przedstawione, tak? Trochę zakłamana rzeczywistość. Dla mnie zawsze ta karta no nie tylko pokazuje ukryte emocje, tęsknoty, jakieś smutki wewnętrzne, z którymi się nie chcemy dzielić, ale zobaczcie, tutaj jest ten pies i wilk, tak? I ten pies tak patrzy, co robi ten wilk i nie wiem, czy on chce uwierzyć, że jest tym wilkiem, ale nadal pozostaje psem. Taki kontrast tutaj jest, tak? I punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, jak to się mówi. No, każdy z nas może inaczej postrzegać, doświadczać i wyciągać wnioski z tej samej sytuacji, tak? Więc tutaj wszystko zależy od tego, jak spojrzymy na daną sprawę. Wy widzicie to tak, inni mogą postrzegać to inaczej. Na pewno Księżyc jest też inspiracją twórczą, tak? Czyli będziecie jakby natchnieni, emocjonalnie natchnieni do stworzenia czegoś dobrego. No i tęsknota. Tęsknota przy szóstce kielichów, czyli tęsknota za domem, za dziećmi, za wspomnieniami, za przeszłością. Tak jak powiedziałam, odnowienie kontaktów w rodzinie, odwiedzanie takich starych, dawnych miejsc, z którymi
wiąże się Wasza przeszłość, miłe wspomnienia być może z dzieciństwa, tak? Jakieś ulubione miejsca, gdzie być może spędzaliście okres urlopowy, w czasy, ferie zimowe, no jakiś sentyment z tym związany, tak? Więc tutaj też tęsknota za tym, żeby to jakoś naprawić. Pomoc tutaj, jakieś prezenty, jakieś spotkania, jak najbardziej, tak? No i taka przyjaźń. Przyjaźń, dobre relacje w rodzinie, jakaś podróż być może do domu rodzinnego, zwłaszcza te wagi, które gdzieś ciężko pracowały na obczyźnie, dawno nie widziały się z rodziną, z bliskimi. Tak jak mówię, ta tęsknota Was tutaj pogna w kierunku tego szczęścia rodzinnego. Wszystkie wagi, które planują jakieś zmiany, przeprowadzki, przemieszczanie się, nowe mieszkanie, nowy dom, nowa okolica, zakup, budowa, jakieś zamiany, no wszelkiego rodzaju transakcje. Mamy tutaj te dwie dziesiątki, tak? Zakończenie pozytywne tych wszystkich spraw. Może było trudno, może było dużo bieganiny, załatwiania różnej papierkowej roboty, różnych papierkowych spraw. Ja tu w ogóle nie widzę mieczy, czyli aż dziwne, bo mieczy to Twój żywioł, uwaga. Więc tutaj za dużo, no są jakieś plany, tak? Ale pamiętajcie, buławy to już jest cel, to już jest zaangażowanie takie fizyczne, tak? To już nie są miecze, gdzie zastanawiamy się, rozmyślamy, że gdzieś to w tej głowie układamy, tylko tu już zastanawiamy się, od czego zacząć, tak? Jak się do tego zabrać? Po prostu, być może mamy jakieś dwie opcje do wyboru, być może chcemy coś zrobić razem z partnerem, czy życiowym, czy biznesowym. Ale jest to już działanie i tutaj właśnie nie widzę żadnego takiego rozkminiania, mówiąc kolokwialnie, takiego analizowania, zastanawiania się, utwierdzania się w swoim przekonaniu, czy ja dobrze robię, czy ja właściwą drogę wybrałam, tak? Czy to jest słuszne, czy to jest właściwe, czy ja się na tym nie sparzę. Tylko tu już jest działanie, te buławy, czyli dążenie do określonego celu, dopięcie wszystkiego na ostatni guzik, zrealizowanie jakiegoś ważnego projektu. No i oczywiście awanse w pracy też mogą być, tak? Podwyżki, ale rodzina, znajomi, bliscy i przyjaciele. No i tutaj ta karta słońca, wymarzony dom, piękne mieszkanie, dobra praca, dobry biznes, własna firma, być może jakiś biznes rodzinny, który przynosi dobre dochody, tak? Jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi, mamy pieniądze, współpraca, że tak powiem, przebiega pomyślnie. Wasze działania, no trzy buławy, czyli to, co już to sobie w głowie zaplanowaliście, przechodzicie do działania. Trójka buław, klamka zapadła, coś żeście uzgodnili, ruszacie do przodu. Czyli świetny biznes, nowe miejsce pracy, bądź rozwijanie się w swoim miejscu pracy, tak? Dążenie do określonego pułapu. Chcę osiągnąć sukces, tak? I wspinam się po tej drabinie awansu. To jest też wypatrywanie bądź wyczekiwanie na kogoś, kto ma wrócić z dalekiej podróży, ewentualnie Wy sami tą podróż planujecie, no i tak jak powiedziałam wcześniej, nie możecie się doczekać spotkania z bliskimi, z rodziną. Trzy buławy. Coś już zostało uzgodnione. Nie wracamy już do przeszłości. Idziemy do przodu, optymistycznie patrząc w tą przyszłość, z nadzieją na lepsze jutro, z nadzieją na zrealizowanie swoich planów. No super, kochani. Do przeszłości odchodzi karta siły, która mówi o tym, że no być może rzuciliście się trochę z motyką na słońce, ale wierzyliście, że Wam się uda i być może wymagało to Waszej samodyscypliny, przymuszenia się do czegoś, zmierzenia się z trudną sytuacją, zaplanowania odpowiedniej strategii i cierpliwie czekania na efekty swoich działań, tak? Sukces, sukces. Jakaś karma się też wypełniła, to już mówiłam. O czym myślimy, dwie buławy, czyli planowanie, tak? Już wiemy, co chcemy zrobić, tylko ewentualnie być może zastanawiamy się nad opcją bądź metodą, jak to będziemy realizować. No i połowa miesiąca, dziesiątka kielichów. Szczęście, przeogromne szczęście, spełnienie, poczucie zrealizowania, takie docenienie, dowartościowanie i poszanowanie ze strony bliskich, rodziny, jakieś gratulacje mogą napłynąć. Ogromna radość, że się spotykacie, tak, że coś Wam się udało zrealizować. No na pewno wagi, które szukają pracy, mają szansę znaleźć tą pracę i wydaje mi się, że to będzie praca z polecenia osoby bliskiej, z rodziny, bądź kogoś znajomego, ewentualnie
osoby, z którą kiedyś współpracowaliście, bądź, no nie wiem, znacie się z ławy szkolnej, tak? Ktoś, kto Wam pomoże. Wydaje mi się, że tutaj też niektóre wagi jakiś sekret będą przechowywać w sobie. Może faktycznie o jakichś tutaj zaręczynach, ślubie, bądź pojawieniu się dzidziusia w rodzinie. Dobrze, kochani, Wasze czynniki wewnętrzne, dziesiątka denarów. Silna, mocna rodzina, to podstawa, te wartości, tak, wyniesione z domu, ta tradycja. Pieniądze, majątek. No tutaj też muszę powiedzieć, że niektóre wagi mogą spodziewać się jakichś darowizn, jakichś spadków, jakiegoś dziedziczenia. Coś związane z rodziną, z pieniędzmi, z budżetem rodzinnym. Ale też, tak jak powiedziałam, chęć zmiany warunków mieszkaniowych. Powrót do rodziny. Małżeństwo. O tym też nie powiedziałam. Tutaj być może niektóre wagi same będą stawać na ślubnym kobiercu. Wspólne zamieszkanie ze sobą, tak? Wreszcie wyjaśnienie tej sytuacji albo ujawnienie się. Też może być taka historia u niektórych, że gdzieś tam chodziliście ze sobą po cichu, para, a tu nagle ślub. A tu nagle zaręczyny, a tu nagle oświadczyny, proszenie o rękę. Deklaracje przed rodziną, tak? Z całą tą otoczką, z całą tą formą. Też tak może być u niektórych. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne. Każdy z Was wybiera tylko te karty, które do Was pasują, ale macie tak dobre karty, więc chciałabym, żeby do jak największej grupy z Was te karty po prostu zarezonowały. No dobrze, moi kochani. Co dalej? Otoczenie. Czyli otoczenie będzie Was wspierać, będzie Wam tą energię słońca, tą silną energię motywującą do działania, wspierającą, energia miłości, szczęścia, serdeczności, silnej rodziny, silnych więzi, ale też dobrobytu, radości, dobrych miejsc, dobrych, serdecznych osób, które Wam kibicują, które Was wspierają. Więc tutaj zobaczcie, jakie macie mocne plecy, kochani. No i jeszcze, tak jak mówię, w rodzinie być może, niekoniecznie u Was, jakaś dobra nowina, tak? Ktoś kupi sobie mieszkanie, bądź spodziewa się dzidziusia, bądź ogłosi dobrą nowinę o zaręczynach, bądź jakieś uroczystości w rodzinie. No ja już tu powtarzam jak mantrę, nie irytujcie się, ale chcę to podkreślić. No i co, kochani, obawy, nadzieje, szóstka buław, czy uda się zrealizować ten cel? Czy możecie też liczyć na pomoc? Możecie liczyć na pomoc, to Wam od razu już mówię. Więc jeżeli być może gdzieś tam w tajemnicy coś organizujecie, bo na przykład chcecie komuś zrobić niespodziankę, tak? To czy osoby z zewnątrz, przyjaciele tej osoby, rodzina będą z Wami współpracować i czy możecie tutaj liczyć na ich pomoc? No jak najbardziej, tak? No i czy całe to przedsięwzięcie się po prostu uda? Awans, podwyżka, zrealizowanie jakiegoś trudnego projektu, który wymaga sztuki i wyzwania, to już mówiłam też. No i kochani, kończycie trójką kielichów, czyli takie zebranie, podsumowanie, świętowanie, hurra, tak, udało się, możemy tutaj, ta współpraca, bo to nie to, że sami będziecie świętować, czyli tutaj mogą być różne wersje, albo uda się zorganizować jakąś uroczystość na koniec stycznia i wszyscy przy jednym biesiadnym stole usiądziecie, będziecie się cieszyć, będziecie zadowoleni, że mimo tej sytuacji na świecie, która ogranicza nam pewne działania, tak, bardzo nas od siebie jakby separuje, ogranicza kontakty, udało nam się scalić tą rodzinę i celebrować to wydarzenie, ewentualnie to wydarzenie, które jest zorganizowane na przyszłość, za kilka miesięcy, bo mówię, to może być wesele, komunia, ślub, chrzciny, też udaje się dopiąć wszystko na ostatni guzik, zorganizować, bądź jakąś uroczystość tutaj zorganizować, która ma być tajemnicą na razie, niespodzianką, tak? I też jesteście zadowoleni, że ta współpraca właśnie z tymi wszystkimi osobami, na których mogliście polegać, które oferowały swoją pomoc, no tutaj jest to właśnie zadowolenie, tak? Udało się zakończyć jakiś projekt, tak? Możemy świętować, możemy opijać sukces, możemy się cieszyć. No dobrze.
Kochani, nic nie będę tutaj dodawać, bo widzicie, no, piękne karty. Wybieramy sobie afirmacje, no. Króciutko, ale ja myślę, że waga lubi takie pozytywne czytania. Kochana wago, cokolwiek intuicja ci podpowiada, ta inspiracja jakaś twórcza, być może jakiś pomysł z przeszłości, który teraz zaczniesz realizować. Gdzieś tam coś ci się przypomni, a może właśnie spotkasz osobę, która coś ci przypomni, coś ci zasugeruje. Wykorzystaj to, bo masz talent na pewno, taki zmysł artystyczny, wrażliwość, tak? Ale też ogromna tęsknota za domem, rodziną, więc tutaj na pewno dojdzie do miłego spotkania u niektórych wag. Ktoś, być może z dalekiej podróży, wreszcie wróci do domu rodzinnego. I wszyscy będą bardzo, bardzo szczęśliwi. Dobrze, ale już nie będę się powtarzać, bo ja już to mówiłam. Kochani, afirmacja dla wagi na styczeń. Już mówiłam, talia, potęga myśli, odnajdź siłę w sobie. Możecie sobie karty przejrzeć w linku pod tym filmem. O. Proszę bardzo. Każda moja myśl tworzy przyszłość. Wszechświat wspiera każdą moją myśl. Myślę i wierzę. Mam nieograniczone możliwości. Wybieram równowagę, harmonię i spokój. Moje życie jest odzwierciedleniem moich wyborów. Masz nieograniczone możliwości, kochana wago. Wykorzystaj to. I wybieraj równowagę, harmonię i spokój. Każda twoja myśl tworzy przyszłość. No piękne przesłanie, kochani. A, jeszcze bym zapomniała, widzicie. Jeszcze bym zapomniała. Jaka rada dla was. Jaka rada dla was na ten styczeń? 10 buław. No to co w tle? No będzie wysiłek, ale ten wysiłek myślę, że ci się opłaci. Wykorzystaj swoje doświadczenie. I ta sytuacja też czegoś ciebie wago nauczy. Że zdobędziesz kolejną tą buławę doświadczenia na przyszłość. Ciężka praca, która się opłaci, ale nie poddawaj się. Natomiast uważaj na to, żeby się też nie przemęczać. Kręgosłup, plecy. Zadbaj o siebie. Na co, na kogo masz uważać? Dwa miecze, żeby się nie blokować i za długo nie zastanawiać. No i rozejrzyj się też, bo być może jest coś, czego nie dostrzegasz i dlatego tutaj jest ta karta księżyca. Ryba, rak, nie wiem, może masz w rodzinie takie osoby, porozmawiaj z nimi. Nie daj sobie też nawijać makaronu na uszy. Pamiętaj, to, że ktoś postrzega tą sytuację w dany sposób, to nie znaczy, że ty ją masz w ten sposób postrzegać. Każdy z was ma swój pogląd i swoje postrzeganie na daną sytuację, na dany obiekt naszych zainteresowań, na dany cel. Nie daj się tutaj w jakiś sposób nie to, że okłamywać, ale utrzymywać w jakichś pozorach, że ktoś ci jakieś klapki na oczy przesłoni, tak? Nie blokuj się. Przejrzyj na oczy. Dostrzegaj to, być może co niewidzialne. No i najważniejsze, jeżeli ktoś powierzył ci tajemnicę, zachowaj ją dla siebie, tak? Nawet jeżeli to jest pełnia szczęścia, i coś, co cię tak rozpiera, gdzie chciałabyś krzyczeć na cały świat i dzielić się tą dobrą nowiną. Jeżeli ktoś cię poprosił o dyskrecję, no to tutaj zachowaj ją. Dobrze, kochani. Wszystkiego dobrego wam życzę. Pamiętajcie, czytanie ogólne na pewno nie dla wszystkich. Sprawdźcie znak ascendentalny. Ja wam życzę wspaniałego, udanego stycznia. Dużo radości, dużo szczęścia i bliskości ważnych dla was osób. Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam serdecznie. Do kolejnego razu.